Edek, Edek, kiedy ty wróble spod czapki przegnasz? Sera się najadłaś, Janka. Jak tu gdzie znajdę brzozowego trabaka, to ci się odechce śmiechu. Widzisz ją, hihi, śmichi, a cebulę to ksiądz pokroi. Mama, to zaraz wesele ma na myśli. Ciesz mi tam do wesela. Ćwiczę sobie tak, na wszelki wypadek, żeby nie wyjść z wprawy. W wojsku to zawsze wieczorkiem się grywało. Bo to mama wie, muzykant nie zna dnia, ni godziny. Dziś wesele, jutro trzciny. Też, chciałem powiedzieć imieniny. Jancia, jak Bóg na niebie, że cię czymś dzielę, no. Mamo, a bo ten Edek taki śmieszny. I na jego śmiechy chichy też mam lekarstwo. Mamo. Czego tam? No, wie mama, co mi dziadek powiedział? Że trzy lekarstwa goją ludzkie rany. Dzieweczka, kwatereczka, woreczek wypchany. Pójdziesz ty na cztery wiatry, czy nie pójdziesz? O, babski sołtys. Do garków mi tu przyszedł zaglądać. Drzewa byś lepiej przyniósł. Tylu chłopów w domu, a pod blachą nie ma czym palić. Tak jest, obywatelko, matko. Już się robi. Odchodzę, wrócę. Mamo? Cebuli już nakroiłaś? Nie widzi mama, jak płacze, ale ostra. Mamo, przyjdzie ona, czy nie przyjdzie? Dużo mnie to obchodzi. Przyjdzie, czy nie przyjdzie? O, zawsze to. No co zawsze to? Moje to imieniny. O, dajcie mi już święty spokój. Wystarczy, że się nacharuję i nie wiem, za czyje grzechy. Żeby to jeszcze wszystko było, co potrzeba. Stefan z Janiakiem mają umawiać. Mogli sobie jeszcze Borka wziąć do towarzystwa. Borek przecież taki obeznany z wielkimi paniami. Och. Oj, potrzebne to Stefkowi. A widziała mama, jakie ona ma ładne oczy? Widziałam, widziałam. Popatrzy na staw, to ryby sną. Mama to zaraz. Ugryzło mamę, co czy ja? Śledzie wypatrosz. Na ręce mi tylko patrzysz, jak sroka na gnat. Tyle jeszcze roboty, a ta jeszcze lelum po lelum. O, la Boga, la Boga. Szkoła już się zaczęła, a Boluś z chorowaniem się wybrał. A co tam te parę dni? Przyjedzie dziś albo jutro. Czytałam przecie mamie, że się zaziębił. A najpewniej to nie chciała mu się jechać w tym tłoku. Już ja go dobrze znam. A pewnie, pewnie. Ty wszystko znasz. Żebyś tylko nie lapnęła jęzorem przy tej tam. O, mama, to też jak nie wiem co. No jak się wam widzi, moje kobitki? Przyjdzie ona, czy nie przyjdzie? Jeszcze jeden ciekawy. Mówiłaś coś, Anielciu? A mówiła, mówiła. A tak bym i ja myślał, tylko nie dosłyszał. Oho, oho, ale tu pachnie. Kurzyna się dusi, co? Z daleka czuć, że się kurzyna dusi. A nie lepiej to było, mamo, dwóm, trzem kogutkom łby skręcić i z nadzionkiem zrobić? No można było. Na moje zęby to by nawet pasowało. Widzicie ją. Wszystkie kury chciałaby wytracić, gospodyni. Śledzie kroić czy w połówkach? Kroić, na dzwonka. Tylko lepiej oście wyjmuj, żeby się tam, która za delikatna, nie udławiła. Tam, moja Anielciu, czy to jest się o co złościć? A jakby przyszła, to i co? Nie bywała to u nas? A i zawsze to jakby nie było nauczycielka? Mama się boi, że... Że co? Że się to Hanulce może nie spodobać. Czy to
Stefan z Hanką już zmówiony? Albo czy znowu naszej pani broni Stefan się widzi? Przecież to zwyczajnie, jak to młodzi i po sąsiedzku. Po mojemu, no niech by tam przyszła. Zawsze ci to lepiej z mądrym zgubić, niż z głupim znaleźć. A co tam ojciec wie? Moje maczyne serce czuje, że te ich rozmowy, takie zagadywania niby od tak sobie, to wszystko do dobrego nie prowadzi. Wiem, ja to wiem. Oj, mama, a gdzie jej tam nasz Stefan w głowie? Przecież to kobieta z wyższą szkołą, miastowa. O, to z wyższą szkołą. A cóż, a Stefan, nie można powiedzieć, ale zawsze to tylko zwyczajny gospodarz. Jancia, skocz no po koperek. Kartofle się posypie. Tylko idź tam w pomidory dalej. Po ten młodziutki, co się sam wysiał. Ojej, teraz, zaraz. No leć, leć. A Jedka tam z drzewem podpędź. Dobrze. Powiada ojciec, miastowa, z wyższą nauką. Mało to ich jest teraz, tych miastowych i tych kształconych. Ja nie mówię, że ona ma na myśli naszego Stefana. Ale on coś za bardzo za nią spogląda. A już po wsi się rozniosło, że ich widzieli razem. Dla Hanki to tylko obraza. No, a przecież Hanka gospodarska. Jakbyś to kobietą nie była, no sama. Nie wiesz, to niby jak się babie chłop widzi, to i parą wołów nie odciągnie. Ojej. Oj, jak to na was wszystkie lecą, myślałby kto. Hanka to gospodarska córka. Swój honor ma. No, tak, jak po wsi zaczną gadać, że Stefan i do tej tamo, i do niej, to się wypnie na niego. Mało to ma kawalerów. A Stefanowi już czas. Która później zechce starego dziada? Jeszcze takiego, co jak on wybiera. Widzisz ją, dziada. A znasz ty taką piosneczkę? Stary ja na gębie, ale mam talary młodziuteńkie w dębie. Dziadku! Jak to dziadek śpiewał? No. Stary ja, ale jeszcze jary. Edek, dosyć tego, poczuć tam pod blachę. No ale ostrożnie, węgli mi na podłogę nie wyrzucaj. O, kurka. Jakie za... Jeszcze mama po niej płacze? A z czym ona jest, ta nieboszczka? Co? A swoją drogą... Mała ta kuchareczka. Żeby mi taką żonkę gdzieś znaleźć, jak mama. Tobie tam do żonki. U ciebie, jak tylko pamiętam, to zawsze tak. Niedaleko Sokal Buga, nie będzie ta, a będzie druga. Ale co robić, dziadko, no co robić? A... Mamo? A z czymże to ma być ta nieboszczka kurka, co? A z czymże? Z kartoflami i z mizerią. Prawie, że już ma dosyć. Ale niech się tam jeszcze trochę podusi. Niech się podusi. Pani profesorka, to i w grand lokalu nie spróbuję. Taki, nie. Jak nie dęder świśnie, jak cyganie, dziadko. To, co prawda, to prawda. No. Jak to się stary z młodym zmówili z tym chwaleniem. Tak. Stara prawda, że do chłopa to ino przez żołądek. Bo, dziadku. Bo to moja Anielciu, żołądek u człowieka zawsze serce podpiera. A tak. I przed wojną tak bywało. A może by tak... Z Janiakiem pogadać? O czym? No jak mama myśli? No, on tam nerwus to nerwus, ale do tych spraw to ma wprawę. A i stanowisko urzędowe? A to nie w kij dmuchał?
No niby to nie wie, że mi już to leczenie przyznali. Pewnie, że bez Janiaka to by nic z tego nie wyszło. To inna para kaloszy. A mnie chodzi... No o co ci chodzi? No wie, mama. Nie? No. Żeby się Janiak w swata zabawił. A co nam szkodzi? No jak Stefan z panną Bronią się pożenią. Co? Ano. Żebym ja cię zaraz czymś nie wyswatała. O, mądry. Nad ciebie i nad wójtowe świnie nie ma mądrzejszych. Mądry. Moja Anielciu. Czy to brat bratu źle życzy? Ale jakby tam mieli się ku sobie, no to co? Pamiętam, jakbym bywał na Ukrainie, to zdarzył się tam taki wypadek, że hrabini wyszła za swego furmana. Tak. Hrabia umarł, no to co miała robić? Szukać wiatru w polu? Przyzwyczaiła się do furmana, bo to przecież tyle lat ją woził. Pożenili się i dalej sobie jeździli tym samym powozem. Tylko, że furman przesiadł się z kodła na pańskie siedzenie i hrabiego udawał. To ci humor, satyra nie stoziemi. Ale Stefan nie furmana, a panna Brońcia nie hrabini, tylko nauczycielka. To raz. A drugi raz to, że dla Stefana potrzebna jest kobieta do gospodarstwa. Na liczku to każda panna jest rumiana. Ale nie każda domowa. A w gospodarce to trzeba robić. No. A co bym miała robić, jak ma pensję? A zresztą mama myśli, że te miejskie kobiety to komary? Wysportowane to, wytrzymałe. Jak potrzeba, to za chłopa potrafi zrobić. Tak bym i ja myślał, moja Anielciu. A w czym ta siła się mieści, co? A w czym? Ani to z przodu nic nie ma, ani bez ludzkiej obrazy z tyłu. Po mojemu kobieta to powinna mieć, za przeproszeniem, siedzenie jak koszyk od kartofli, a nie jakieś tam te halki, te krochmalki. Śmiej się. To ci humor, satyra. Tam, Anielciu, przecież z tym siedzeniem to tak jak z urodą. Jednej Pan Bóg dał, a drugiej poskąpił. Mama to zaraz wszystko na morgi przelicza. A żebyś wiedział. A co to, Stefan, do pługa mają zaprzęgać, czy co? A co tu tak wesoło? Nie, coś tyle tego kopru narwała. Ogórki chcesz kisić, czy co? Ja nie wiem. To cię nie zmarnuje. Do bukietu imieninowego się przyda. Zamiast tego asparagusu. Edek! A no co, panna Kuzdralska? No, co mi powiesz? Pocałuj mnie w gębę, kiedy głową w piecu będę. Już się robi. Tylko skoczę po pokrzywy. Już się robi. Ej, ten się rozbrykał. Kiedy się to ustatkuje? Jancia, cielęcinę odstaw do piwnicy, żeby była zimna. Na zakąskę. Oj, ten sklep nasz. Tylko gorzałka i makarony, dziadku. Szczęściem, że Florczakowi ciele źle za tego zaklasyfikowali, bo byśmy inaczej kapki mięsa nie mieli. A baraninki kawałek to się tam nie znajdzie, moja Anielciu? Znajdzie się. Tylko trzeba je poszukać na pegerowskim pastwisku. Oj, też się ojcu zachciewa. Jakby tego, co jest, miało nie starczyć. No. Ojciec myśli, że tak łatwo coś kupić? No. Śledzie to mi w zeszłym tygodniu Maryśka z miasta przywiozła. Nie. Albo to... Czy to ja co mówię? Nie taki pan był Komorowski i rzepę w kiełbasowie jadał. Bo to widzisz, jakem kiedyś pod Berdyczowem bywał. Tamto najbiedniejszy nawet ćwiartkę barana do paniaka pakował. Mm-hmm.
A tak jak ty kurę. Świadkę. I prażył z liściem bobkowym, słoninką przekładał obowiązkowo i ziołami różnymi i czosnku nie żałował, a na sam wierzch to kładło się kartofle. To pewnie takie paskudztwo było, jak to Niemcy u nas robiły takie eintop, czy jak to oni to jedzenie nazywali. Nie, gadasz, sama nie wiesz co. Powiadam ci, jak to się wszystko w chlebowym piecu udusiło, starszy nad miską, czyli gospodarz, szedł do studni po gorzałkę. No, widzicie, to nawet gorzałkę w studni tam mieli. Tak, trzymali ją w gąsiorze dla zimna. No. Do baraniny gorzałka musi być jak lód. Powiadam ci, Hanielciu, jak człowiek tego wszystkiego pobrubował, jak se rąbnął szklankę gorzały, ho, ho! O niebie zapominał, a ino co róż do paniaka sięga. No tak, dziadku, co kraj to obyczaj. Janciu! Tak? Przynieś no z komory słoik prawdziwków. Tylko ten większy. Dobrze. Gość idzie. Janiakowa. Na wywiedziny. Ej, te kobity. Dzień dobry, sąsiedzie, dzień dobry. Dzień dobry. Ale to u was pachnie. A dziadek, jak ten ryzyk w boru. Rumianiutki, zdrowiutki. Chwalić Boga. Tylko wy mnie, Janiakowa, nie przechwalcie. Daj Boże każdemu takie zdrowie, jak ma ojciec. Oj, Jancia, jako ten kwiatuszek. Prawdziwki, co? Prawdziwki to moje najlepsze grzybki. Dzień dobry, pani Janiakowa. O, jaka śliczna chusteczka. Dzień dobry. Chusteczka? O, prawdziwie jedwabna. Mamo, a co teraz jest jeszcze do roboty? O, weź kobiałkę i co lepsze pomidory pozbieraj z krzaków. Tylko te same czerwoniutkie, pamiętaj. Tak. Słyszałaś, Janieciu? Słyszałaś, że Stefan z moim pannę Broncie umawiają? To ci będą imieniny. Oj, wykosztujesz ty się, kobito, wykosztujesz. I Hanka się wybiera, jakże spódnicę se sprawiła, taką napuszczoną jak u cyganki. Ojej, że to ludzie o wszystkim się wywiedzą. Ciort tam nie dowiedzie, gdzie baba dojedzie. Tak to już jest, moi mili, no tak to już jest na tym świecie. Przejdzie się kawaler z panną, jak to młodzi, a już cała okolica trąbi, że do pacierza poszli. A naszą panną i Stefanem to już się wszyscy tak interesują. Kto tam naszego Stefana może o takie rzeczy posądzać? Czy to na ten przykład taka nauczycielka chciałaby gospodarskiego syna? Nie ma to ojciec o czym gadać? Nie chciała. A ma to lepszych na wsi. A jak się skończy pannie te 17 roczków, to już się panieństwo przykrzyć zaczyna. Czy to w mieście, czy to na wsi. Jednako się to wszystko odbywa. No nie? Jednako i niejednako. Ale ja ci coś powiem, Anielciu. Tak na mój gust, to nasza panna Broncia to jeszcze nie to. Lubię ją, owszem, grzeczna, uczynna, nie można powiedzieć, bo byłby grzech. Nie pogardza prostym narodem, ale to nie kobieta na mój gust. No a przecie ma to wszystko, co i każda kobieta. Tak mi się widzi. A co to za kobieta? U góry ondulacja, u dolu pantofelki, a po środku nitka. No nitka, no przecie nie klamie. Nitka. Ano, szczuplutka taka jest. Ta nasza Irka z Wrocławia też przecie gruba nie była. Takie już one są. Każda jak młoda, to cieniutka. Ale się nawet nie obejrzysz, a to ci już jak kopka siana na łące. Co tam o takich rzeczach gadać? Nigdy mi przez myśl nawet nie przeszło, żeby Stefan miał sobie kogoś wziąć nie z gospodarki.
gospodarce potrzebna jest gospodyni, a nie na pokaz. Czy to nie wiesz, Marysiu, że urodą krowy nie wydoisz? To. Kto bierze na dobną dziewicę, ten sieje dla wróblów pszenicę. Dziadkowi to jeszcze zbytki w głowie. Tak, tak. Dzisiejsze stare chłopy to tak jak te młode. O. Jeszcze się za dziewuchami oglądają. Tak, ale ja tutaj tylko na troszkę wpadłam. Pójdę już. Dowiem się, co tam z tego wyszło. Bo to wiecie, w Sadku są panna Broncia, Stefan i mój stary. Ona to tak niby chciałaby, niby się boi. Myślę, że chyba nie pogardzi. No czemu ma nie przyjść? Czy to w tym co złego? A teraz ja wam coś powiem. Imieniny to wam wypadną podwójnie. Jak to podwójnie? No tak. No bo to przecie Bronisławy na dzień przed Stefanem. Prawda. Oto. No nikt nie wspomniał. O, to niedobrze wypadło. Niedobrze, dziadku, no, niedobrze. No niejako byłoby nie wypić i jej zdrowia. No a czemu byśmy mieli nie wypić i jej i Stefana? Ojej, ojciec to o niczym nie pomyśli. Będzie to Hance przyjemnie, no mój Boże. Oj, na co to było? No, dużo ma być ludzi oprócz nas? A sporo. Stefan tam nas praszał. Kania ma być. Kania. Widzicie. A z tym leczeniem to ci mój załatwił, co? Długo tam pozostaniesz na tym Śląsku? No, nie tęskno ci będzie? Na wykopki to chyba zdążę. Będzie roboty, będzie. I kartofle, i buraki cukrowe. No, czemu tego? To masz je zawczasu frasować, moja Anielciu? Zdrowie se podreperuj. A z kopaniem da się radę. No, to na razie już lecę. Do widzenia. Do widzenia. A co do Hanki, to wam powiem, kiedy jej jeszcze nie ma. Owszem. Dziewucha akuratna. A ja wam powiem, Janiakowa, tak z Polska po rusku. Nie wybieraj żony glazami, a jeno uszami. Ot, co wam powiem, Janiakowa. No ja bym wam też powiedziała, dziadku. Co? Gdybyście trochę młodsi byli. No lec. Ale się spocił. No nie dziwota, że przy takiej babie to Janiak stał się nerwowy. Przecie to jak ciort, no. Tylko te zębiska szczerzy. No przecie jeszcze nie taka stara. Co się tam kobicie dziwić? No tyle świata już w swoim życiu przemierzył. Dwie wojny światowe przeżył, ale takiej zgagi jak ta Janiakowa nie spotkał. No to ci ni rak, ni ryba. A kobita jak kobita. Mamo! Kobita. No. Co tam znowu? Mamo, Hanka idzie i to ze starą świerczyną. Hanka? Nie przewidziało ci się? Ojej, przecież mówię, Hanka z matką. No widzicie, co się dzieje, moi ludzie. Oj, żeby tylko tej naszej nauczycielce się odmieniło. Może i nie przyjdzie. Ach, tak bym tego pragnęła. No co się patrzysz jak ciele na malowane wrota? No ogarnij, że się jak człowiek. Za smolucha chcesz być. Edek leci. Już idą. Już, mamo. Profesorka ze Stefanem. A Hanula z mamulą. Powiadą wam, satyra nie z tej ziemi. O Józefie święty, no to ci będą imieniny, Mamo, to może marsza, co? No, tego most na rzece Kłaj. O Boże, ale imieniny będą. Yeah.
I na mnie już czas. Tak. Przyzwyczaili się wszyscy, że jak listonosz, to tylko służbowo. Temu liścik, tamtemu gazetka, telegram albo i paczka. A przecież listonosz ma swoje wychodne, nie? Idę, jakby się kto pytał, na imieniny. Do Stefana Jabłońskiego. W piątek przy okazji powinszowałem mu, żeby jak najprędzej zmienił stan kawalerski. No a dziś, no zwyczajnie, jak to, na takie uroczystości. Jak pomyślę o Stefanie, to mi zaraz przychodzi do głowy ta cholerna wojna. Jak się zaczęła, Stefan dzieckiem był. 21 lat minęło od tej jesieni, kiedy to na Polskę posypały się hitlerowskie bomby. Kawał czasu, a tak trudno człowiekowi o tym zapomnieć. Tak, tak, tak. Piękna była, jak każda tamta jesień, ale najnieszczęśliwsza ze wszystkich naszych złotych jesieni. No, ale co się zajmować wspominkami? Na imieniny idę. Słuchali państwo 15 odcinka powieści radiowej W jezioranach. O dalszych losach rodziny Jabłońskich dowiedzą się państwo za tydzień o tej samej porze. I jeszcze prosimy o chwilę uwagi. Odczytamy kilka odpowiedzi na listy nadesłane do Jezioran. Halo, pani Apolonia Gutowska z Małej Nieszawki, pani Bogusia Maliczek z Kaliskiej, pani Dziwa ze Skulska, pani Danuta Piątek z Białegostoku, pani Władysława Dobrowolska z Konina, pani Irena Nowak z Waluszewa, pani Barbara Korasz z Pajęczna, pani Ewa Sarzyńska z Bielawy. Janka Jabłońska serdecznie dziękuję wszystkim paniom za nadesłane listy z pozdrowieniami. Prosi również o trochę cierpliwości. Wkrótce odpowie osobiście na wszystkie listy. Pani Krystynie Skurze z Marcinkowa Górnego oraz pani Krystynie Chruściel z Włoszczowy specjalne podziękowanie za piękne zdjęcia oraz broszkę. Halo, kolega Tadeusz Wojnar z Korczyna Doliny, powiat Krosno. Drogi kolego, cytujemy z listu Bolka Jabłońskiego, dziękuję ci za tak dokładny opis swej miejscowości. Napisz mi, jak u was rozpoczął się rok szkolny, bo u nas bardzo uroczyście. Grała orkiestra strażacka, deklamowaliśmy wiersze i przynieśliśmy kwiaty naszym kochanym wychowawcom. Powodzenia w nauce, kolego tatku. A teraz, proszę państwa, mała niespodzianka. Przed mikrofonem Stefan Jabłoński, który pragnie osobiście, bez pośrednictwa redakcji, podziękować za nadesłane życzenia i upominki. Dzień dobry. Ja chciałam bardzo podziękować pannie Lilce S. z Małkini, pani Lucynie Lesiak z Lodzi, pani Stefanii Roszczewicz z Ostrowity, pannie Janeczce z Wyryk, pannie Danusi Jurkiewicz z Drawska Pomorskiego i panu Januszowi Domaniakowi z Rudnika i panu Władysławowi Haberskiemu z Gorzkowic. Bardzo serdecznie chciałem podziękować za pamięć o moich imieninach, bo ja muszę się przyznać, że ja bardzo byłem zaskoczony, jak nasz Wiktorek zaczął te listy z torby wyjmować. I jeden, i drugi, i trzeci... No bo dotąd to oprócz kartki z Wrocławia od Irki, to żadnych listów skądinąd nie dostawałem. No a szczególnie to dziękuję pannie Danusi Jurkiewicz z Drawska Pomorskiego za bardzo piękny i
własnoręcznie wykonany upominek oraz fotografię Zdrawska. Basi, Wladzi i Zosi, które przysłały depesze z centralnych dożynek w Warszawie, moje najmilsze podziękowania. Bardzo żałuję, że nie mogę razem z wami być dzisiaj na tym święcie rolników. Ale mam nadzieję, że w przyszłym roku to ktoś z Jezioran to na pewno będzie. No a teraz wypada mi wszystkim Stefanom i nie, Stefciom i Stefanom złożyć od siebie najlepsze życzenia. Wszystkiego najlepszego. I do usłyszenia. Redakcja powieści dziękuję wszystkim sympatykom za wyrazy uznania, słowa zachęty oraz życzliwe rady.